Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Moi drodzy, dzisiaj, w tym trzecim dniu, chcemy zatrzymać się nad tajemnicą wywyższenia Chrystusa, wywyższenia na krzyżu, który uobecnia się w każdej mszy świętej. Tu Chrystus jest wywyższany. Ale żeby rzeczywiście przyjść do Chrystusa i uwielbić Go, to potrzeba wiary. Uwierzyć w Chrystusa. Uwierzyć, że On jest. Że On jest Bogiem. Że On jest obecny tutaj. I dzisiaj jeszcze raz przypomnę te słowa, które są zapisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w tym 675 punkcie, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza. Człowiek uwielbia sam siebie, czyli kiedy przychodzi na przykład na mszę świętą, to zamiast uwielbić Chrystusa, zaczyna myśleć o sobie, zaczyna koncentrować się na swoich pragnieniach, oczekiwaniach i w swoim umyśle tworzy oszukańczą religię i oszukańczego Boga. Nie tego, który jest, tylko tego, którego by chciał mieć za Boga. I w związku z tym taki człowiek przestaje być człowiekiem prawdziwej wiary, tylko też wiary oszukańczej. Wiemy z listu świętego Jakuba, że święty Jakub napisał, iż demony wierzą i drżą, ale ich wiara prowadzi do piekła. Jest taka wiara, która jest niewiarą, to znaczy jest nieposłuszeństwem, niewiernością, odstępstwem, oszustwem. I rzeczywiście potrzeba nam na nowo, i czas rekolekcji jest to bardzo dobry czas, aby poznać prawdę. Jutro będziemy kończyć tę naszą rekolekcję, a
Pan Jezus da nam takie słowo, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chcemy poznawać Chrystusa, On jest naszą prawdą. I warto sobie zadać pytanie, jak przeżywam mszę świętą, jak przychodzę pod krzyż Chrystusa, czy uczę się właśnie takiego wyciszenia, trwania. Niektórzy mówią, że nudzą się na mszy świętej, że msza święta jest taka sama, w zasadzie te same teksty, te same czynności. Ale czy człowiek, który kocha, może znudzić się osobą, którą kocha, kiedy przychodzi i się chce wpatrywać w piękno, w miłość, w dobroć? Ale to wszystko zależy od tego, co jest w sercu, czy jest ten dar wiary. Matka Teresa z Kalkuty kiedyś powiedziała, jakby w testamencie, ponieważ były to jej ostatnie słowa w kaplicy, potem została zabrana do szpitala, w tym szpitalu odeszła z tego świata, do wieczności, do nieba. Ale miała taki zwyczaj, że po mszy świętej w kilku słowach przekazywała to, co jest jakimś takim jej natchnieniem życia, jakimś takim kierunkowskazem, drogowskazem, gdzie trzeba iść. I powiedziała do tych sióstr to, co jest najważniejsze, jakby ostatnie słowa w testamencie. Powiedziała tak: kochane siostry, wiecie, co jest najważniejsze na świecie? Najważniejsze na świecie jest modlitwa, modlitwa i modlitwa. A dlaczego modlitwa? Modlitwa w ciszy, bo tak modlitwa się rodzi właśnie w ciszy, rodzi prawdziwą wiarę. Bez modlitwy nie ma wiary. Dopiero prawdziwa wiara może rodzić prawdziwą, głęboką miłość. A ta miłość może nas prowadzić do pomocy najbiedniejszym z biednych. Gdy odwrócimy to wszystko, wszystko zaczyna się jakby sypać. Matka Teresa z Kalkuty miała taki czas jakby kryzysu, kiedy zaczęła ciężko pracować na ulicach Kalkuty. Miała bardzo dużo tych ludzi chorych, umierających, chorych na trąd i bardzo często nie wytrzymywała psychicznie, była zmęczona, irytowała się szybko, wybuchała, krzyczała. Jedna z sióstr powiedziała tak: niedobrze robisz. Jak możesz pomagać krzycząc? Jak ty masz być misjonarką miłości, skoro w twoim sercu jest tyle krzyku, tyle niepokoju? Ty musisz się więcej modlić. I co zrobiła Matka Teresa? Po mszy świętej przyjęła taką zasadę, że nie będzie biec od razu do pomocy, tylko zostanie na 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem. Adorowała Pana Jezusa przez 2 godziny po to, żeby mieć siłę i moc adorować Pana Jezusa w chorych. Bo gdyby nie miała tej siły i mocy, nie miałaby tej wiary w sercu, że tam umiera Chrystus w cierpiącym człowieku, nie miałaby tego pokoju i tej miłości, bo ona jest dana od Boga. Ją się przyjmuje. Dlatego szatan będzie robił wszystko, żeby zabrać nam ciszę. Bo tak naprawdę w ciszy zaczyna się modlitwa. W definicji takiej, której uczą się dzieci do pierwszej komunii świętej, modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. Ale jakaż to rozmowa, kiedy człowiek nie słucha tej drugiej strony, która ma coś do powiedzenia. Pan Bóg mówi bardzo cicho i nie jest gadułą, która by ciągle coś nadawała. Ale chcę powiedzieć może niewiele słów, a może tylko jedno słowo. Może właśnie to słowo, które stało się ciałem, czyli Jezus. Święty Jan od Krzyża napisał, że Bóg Ojciec jest bardzo taki wsłuchujący się w nasze modlitwy. I raz się tylko wypowiedział i to wystarczy. Wypowiedział imię Jezus. Wypowiedział swoje słowo, które stało się ciałem, Synem Bożym. I to słowo wystarczy, żeby nas uratować, żeby nas zbawić. I to słowo staje się na każdej mszy świętej ciałem. I staje się też ciałem naszym. Nasze ciało, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, ma być konsekrowane. Ma być należące do Boga.
Święty Paweł napisał, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są wyróżnieni, jak bardzo są obdarzeni darem wiary, darem właśnie też Komunii Świętej. Święta Faustyna Kowalska napisała, że gdyby aniołowie mogliby nam, ludziom tutaj na ziemi, zazdrościć, zazdrościliby tylko dwóch rzeczy. Jednej to możliwości przyjmowania Komunii Świętej, a drugiej możliwości zasługiwania, czyli ofiarowywania wtedy, kiedy mieszka w nas Chrystus, mamy łaskę uświęcającą i możemy ofiarowywać na przykład nasze cierpienia, jakieś nasze dobre uczynki. Bo zauważmy, że jest coś takiego jak łaska uświęcająca, łaska uczynkowa i inaczej wyglądają nasze uczynki, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i te uczynki możemy ofiarowywać ku zbawieniu jako skarby w niebie. A jeżeli nie ma w nas łaski uświęcającej, nie jesteśmy w jedności z Chrystusem, to nie gromadzimy skarbów w niebie. To wtedy nie możemy ofiarowywać naszych cierpień. One nie mają tej mocy wynagradzania, czyli takiego przychodzenia z pomocą innym. Bo tak naprawdę możemy innym przyjść z pomocą, jeżeli ktoś na przykład nie ma wiary, a my jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, to możemy nasze cierpienia ofiarowywać za tych, którzy jeszcze nie wierzą. Nie zapomnę słów mojej mamy, która umierała na raka, codziennie przyjmowała Komunię Świętą i mówiła: te cierpienia ofiarowuję za was, za swoje dzieci. I rzeczywiście zjednoczona z Chrystusem, kiedy przyjmowała Komunię Świętą, mówiła, że każda ta Komunia Święta daje jej siłę. A strasznie cierpiała. Już później nawet morfina nie pomagała w znieczuleniu. Z tego bólu traciła przytomność. A jednak to wszystko ofiarowywała. To jest wielki dar, który człowiek może tu na ziemi dać Panu Bogu. Już więcej nie może dać. My tak sobie możemy z perspektywy niewiary patrzeć na to trochę lekceważąco. Nawet możemy powiedzieć, na przykład buddyści, patrząc na cierpienie, mówią, że to w ogóle nie ma żadnej wartości. Owszem, bez Chrystusa nie ma żadnej wartości, to prawda. Dopiero połączone z krzyżem Chrystusa nabiera zupełnie coś odwrotnego, coś, co jest zgardzone przez świat, przez ludzi tego świata, jak to święty Paweł napisał, krzyż jest głupstwem, głupotą. Dla Żydów jest zgorszeniem, nic gorszego nie może przyjść. Kiedy byłem w Jerozolimie i zapytałem rabina, co sądzi o tym, co zrobił w Auschwitz Maksymilian Maria Kolbe, że kiedy stał na apelu i wyznaczono tam do bunkru głodowego ludzi, jeden z nich, Franciszek Gajowniczek, prosił, żeby go nie zabijać, bo ma dzieci, ma żonę. I wtedy wyszedł ten ojciec Maksymilian i poprosił, że on chce umrzeć za niego. To ten rabin powiedział, no podziwiam, ale zakazuję moim wiernym coś takiego. Była taka sytuacja podobna w Auschwitz, tylko że tam byli przyjaciele, a mianowicie dwóch przyjaciół, chłopaków młodych. Jeden był wysportowany, drugi był dobrze wykształcony. I była tak zwana próba poprzeczki. Jeden dotykał głową poprzeczki, szedł do pracy, a drugi, który nie dotykał, był wyznaczony do gazu, bo był niepotrzebny, był za słaby. I ten właśnie taki umięśniony, silny chłopak postanowił ratować swojego przyjaciela. Powiedział, że tamten bardziej się przyda społeczności żydowskiej, bo jest świetnie wykształcony, a on taki prosty chłopak, to po co ma tutaj żyć? Ale poszedł do rabina. I jak rabin to usłyszał, to zabronił mu. Powiedział, to jest samobójstwo. Ty nie możesz oddać swojego życia, bo twoje życie jest najważniejsze. Natomiast on, jeżeli został wyznaczony, to jest jego przeznaczenie. I tak w tym kontekście to, co zrobił Maksymilian Kolbe, to, co zrobił Jezus Chrystus, dla Żydów jest zgorszeniem. Jest to największy grzech, którego nie można odpokutować. Samobójstwo. I dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy na nowo zrozumieć mentalność Chrystusa.
Bo jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy w czymś takim jak oszukańcza religia. Na czym polega oszukańcza religia? Można ją na przykład skoncentrować na takim przeświadczeniu, że wystarczy być dobrym człowiekiem. A po co mi Eucharystia, po co Komunia Święta? Jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie okradłem, pomagam innym, daję na różne cele charytatywne, na jakąś pomoc, wszystkim życzę dobra. Czy to nie prowadzi mnie do nieba? Kiedy Pan Jezus zapytany przez dobrego człowieka, który przestrzegał wszystkich przykazań od młodości, co ma czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, powiedział: nauczycielu dobry, Pan Jezus odpowiedział: dlaczego mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry. Tylko Bóg jest dobry. Każdy człowiek jest obciążony grzechem. I to grzechem pierworodnym. I nikt nie zasługuje na zbawienie. Nie ma czegoś takiego jak człowiek dobry, który zasługuje na zbawienie. Są grzesznicy, którym odpuszczono grzechy. Są grzesznicy, którzy przyjęli łaskę zbawienia. Tacy będą zbawieni. Nie ci, którzy sobie coś kupili. Ci, którzy zasługują. Nie. Owszem, możemy zasługiwać przez współpracę z łaską, ale to i tak Pan Bóg mnie zbawia. I takim znakiem, że rzeczywiście jesteśmy zbawiani, są sakramenty, które przyjmujemy. Środki zbawcze. Owszem, jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, nie ma chrztu, nie jest katolikiem, nie może przyjmować Komunii Świętej. Dla niego drogą do nieba będzie to, co uczyni drugiemu człowiekowi. I tutaj nie zamykamy im możliwości zbawienia. Jeżeli ktoś nie był świadom, że ma możliwość zbawienia przez drogę, przez Chrystusa, to Chrystus będzie go zbawiał przez sumienie. To w jego sercu, w jego sumieniu Chrystus będzie mówił, w jaki sposób może Chrystusowi usłużyć, tym drugim potrzebującym człowieku. Ale jeżeli ktoś przyjął chrzest, poznał Chrystusa i będzie żył tak jak poganin i myślał sobie, że wystarczy być dobrym człowiekiem, jednocześnie odrzucając Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, będzie deptał perły, które mu zostały dane. Będzie zaciągał winę bardzo poważną. Ojciec Pio, jak słyszał, że ktoś nie był w niedzielę na mszy świętej, podeptał tę perłę z własnej woli, to nie mógł wyjść z pokoju. Po prostu wychodził nawet z konfesjonału, musiał się przejść. Krzyczał: wyjść, wyjdź. Tak był poruszony, że tak można odrzucać, być takim apostatą, cichym, nieświadomym. Musiał jakby potrząsnąć tym człowiekiem. Zauważmy, jak dzisiaj i również w Polsce jest coś, czego nie było do tej pory. Takie duże odejście od katolików, od Najświętszego Sakramentu, od Komunii Świętej, od Mszy Świętej. Kiedyś czytałem o kraju, który był pierwszy, jeżeli chodzi o ilość wysyłanych misjonarzy na cały świat, jeżeli chodzi o, powiedzmy, 1000 katolików, i z tych 1000 iluś tam misjonarzy, oni zajmowali pierwsze miejsce jeszcze w latach 60. To byli ludzie, którzy przychodzili na mszę świętą co niedziela w 95%. To było nie do pomyślenia, że ktoś mógł nie być na mszy świętej niedzielnej. Nie spowiadali się w zasadzie z tego, że nie byli w niedzielę na mszy świętej, tylko na przykład, że nie byli drugi raz, bo wieczorem była modlitwa nieszporów. Taka wieczorna modlitwa, więc nawet tak chcieli uświęcić dzień. Ale przyszedł czas, że lata 70. pojawił się nowy katechizm, a była to Holandia. I zamiast trzymać się katechizmu Kościoła katolickiego, biskupi holenderscy stworzyli swój taki łatwy katechizm, taki lajtowy, taki, żeby jak najwięcej ludzi mogło przestrzegać. Znieśmy różne ograniczenia, trudności, żeby było łatwiej. Jaka jest dzisiaj sytuacja? Na przykład w tym momencie jest ponad 2000 kościołów do sprzedania. 5% katolików uczęszcza co niedziela do kościoła na mszę świętą. Wielu z nich w ogóle nie wierzy w obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej.
Rozmawiałem z księdzem, który pojechał na misję do Holandii i mówi, że poszedł do kościoła i pyta się, gdzie jest Najświętszy Sakrament. A ludzie, którzy tam siedzieli przy stole, pili kawę, jedli ciastka, powiedzieli, a nie mamy. A macie tu w niedzielę mszę świętą? Powiedzieli, no jak mamy taką potrzebę, to jakiegoś księdza poprosimy, to tam... A w zasadzie tam księża nie przychodzą, tylko przynoszą Najświętszy Sakrament, gdzieś tam przechowują. A na przykład pewna pani, która założy sobie albę, czasem stółę zakłada i prowadzi nabożeństwo niedzielne. A zapytał, a o czym rozmawiacie teraz przy kawie? O tym, jak trzeba prowadzić misję w Afryce. Tak sobie pomyślał, to wy myślicie, że chcecie misjonować Afrykę? Przecież w Afryce jest większa wiara w tej chwili niż u was w Holandii. Jeden z biskupów kameruńskich na zakończenie synodu o młodzieży na konferencji prasowej powiedział, to są wasze europejskie problemy. Wy mówicie, że nie macie młodych w kościołach, a my mamy inny problem. My nie mamy tak dużo kościołów, żeby tych wszystkich młodych zmieścić. Oni nie nudzą się na mszy świętej, chociaż u was ta msza święta trwa pół godziny i się nudzą, a u nas po 3 godziny, a może nawet dłużej są te msze święte. I oni wychodzą szczęśliwi, pełni mocy, chociaż nie mają pieniędzy, często nie mają pracy, przymierają czasem głodem, a jednak czerpią jakąś moc na mszy świętej. I może się okazać, że Europa będzie musiała pokornie przyjąć misję ze strony ludzi, którzy się nawracają, głęboko żyją wiarą, na przykład w Afryce czy w Azji. Może się tak okazać. Spotykam takich głęboko wierzących księży z tamtych kontynentów i jestem poruszony ich głęboką wiarą, rzeczywiście. Dzisiaj, kiedy tak zastanawiamy się nad darem, jakim jest msza święta i także kapłaństwo, trzeba się modlić o następne powołania kapłańskie, o święte, bo nasze seminarium warszawskie w tym roku doświadcza pewnych zmian. Nie było czegoś takiego, żeby na pierwszym roku, na samym początku zostało przyjętych 12, tak jak apostołów, przybyło 9, a obecnie już jest tylko 4. A nie ma takiej pewności, że będzie 4, najpewniej będzie 3 na koniec roku. W związku z tym to jest znak czasu, który pokazuje, że coś się niedobrego dzieje. Trzeba się modlić też i o to, żeby nie zabrakło powołań kapłańskich. W tej Holandii, której wspominałem, 80% nabożeństw niedzielnych nie prowadzone są przez księży, tylko przez osoby świeckie. Skąd to się wzięło tak szybko? Tak postąpił proces sekularyzacji? Właśnie przez to, że ktoś próbował wmówić, że można sobie stworzyć łatwiejszą, ale oszukańczą religię. Religię, która nie będzie słuchaniem Boga, tylko słuchaniem ludzi. Zauważmy, że tam, gdzie zaczęto się wsłuchiwać, co ludzie oczekują od Kościoła, a nie słuchać, co Jezus Chrystus oczekuje od Kościoła, zaczęto słuchać ducha tego świata zamiast Ducha Świętego, to przyszedł ogromny kryzys. Bo duch tego świata to duch zły, to szatan. I teraz potrzeba zobaczyć, tak jak ci Izraelici, którzy zaczęli właśnie szemrać, narzekać na to, co jest w kościele, zamiast się modlić, że trzeba zwrócić się do kogoś, kto będzie się wstawiał za tym ludem. Co robi kapłan na mszy świętej? Wstawia się za ludem. Wstawia się, żeby modlić się, tak jak Mojżesz. Na kogo wskazuje kapłan? Wskazuje na Chrystusa ukrzyżowanego, wywyższonego jak ten wąż na pustyni. Każdy, kto z wiarą na Niego patrzy, będzie uzdrowiony, uwolniony. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na dzisiejsze przeżywanie mszy świętej, warto sobie tak zdać sprawę, że potrzeba nam jeszcze bardziej takiej łaski wiary, żeby patrzeć oczyma serca. Kiedyś czytałem o prześladowaniach chrześcijan w Chinach. Była taka sytuacja, że ksiądz, który przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, prowadził lekcje religii. Potem była pierwsza komunia święta, te dzieci były bardzo pobożne.
No ale komuniści, w pewnym momencie była tak zwana rewolucja kulturowa, zakazywali wszelkiego rodzaju religijnych zachowań i w związku z tym no, przybywali do różnych kościołów, sal katechetycznych i więziono, zabijano księży i zakazywano ludziom chodzenia do kościołów. Karano to śmiercią. I był taki jeden kościół właśnie jako przykład, że podczas katechezy wpadło wojsko i na przykład dowódca kazał zdjąć dzieciom krzyż ze ściany. Żadne dziecko się nie odważyło, więc to żołnierze zrobili, zdeptali ten krzyż. Potem wprowadzono te dzieci do kościoła przed Najświętszy Sakrament. Ten dowódca wziął z tabernakulum Najświętszy Sakrament i wysypał przed nimi. Powiedział, jak ktoś tu przyjdzie jeszcze raz, to zastrzelę go, zabiję. No i wszystkie dzieci się przestraszyły, oprócz jednej małej dziewczynki. I ta dziewczynka, to opowiadał ten ksiądz, który był zamknięty w takim jakby pomieszczeniu na klucz, na kłódkę, ale widział przez szpary, co się dzieje w tym kościele. I ta dziewczynka mimo zakazu przyszła. Uklęknęła na kolana, pochyliła się do samej ziemi i językiem podniosła jedną hostię i przyjęła. I długo się modliła. Jak zobaczył to żołnierz, ten dowódca, podszedł do niej, przyłożył lufę do głowy i strzelił. I krew tej dziewczynki zmieszała się z komunią świętą. I ten żołnierz, jak zobaczył, co zrobił, poruszyło się jego serce. Poszedł do tego księdza i powiedział, niech ksiądz ucieka z Chin. Pomogę księdzu się uratować. I powiedział tak, gdyby było w Chinach, w każdym kościele była taka dziewczynka, to komunizmu by nie było w całych Chinach. Często tak jest, że Pan Bóg daje taki dar męczeńskiej śmierci i wyznania wiary. Tak jak w Rwandzie niektórzy opowiadali, że no właśnie pierwsze kule na stadionie, gdzie był Najświętszy Sakrament i były tłumy ludzi, którzy się modlili wtedy, nie chcieli walczyć, chcieli być wierni Bogu, to żołnierze, którzy przybyli, pierwsze strzały wymierzyli nie w żołnierzy, nie w tych, którzy bronili, tylko w Najświętszy Sakrament i w małe dziewczynki. Szatan boi się dziewictwa, boi się Najświętszego Sakramentu. I dzisiaj warto sobie uświadomić, jak bardzo jesteśmy obdarowani jako Kościół, ale może jesteśmy też jakoś uśpieni, potrzeba nam takiego przebudzenia. Słyszałem kiedyś taką opowieść, no taka zmyślona, ale może zobrazuje nam tą naszą często obojętność. Wyobraźmy sobie, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych jedzie mężczyzna, włącza radio, słyszy, że gdzieś tam w Azji jest jakaś straszna choroba zakaźna, ludzie zarażają się i nie ma to zupełnie żadnej lekarstwa. No po prostu zarażony umiera. To jest taki nowy wirus, na którego nie można znaleźć lekarstwa. No i tak sobie słucha, no cóż, tam gdzieś umierają, na szczęście tutaj nas to nie dotyczy. Ale wiadomo, są samoloty i te choroby się przenoszą bardzo szybko. Pomimo tego, że zakazano przylotu żadnego samolotu do Stanów Zjednoczonych, to jednak do Ameryki dotarły te wirusy i w ogóle w całym świecie pojawiły się. Wszyscy byli w jakiś sposób zagrożeni i poszukiwano lekarstwa. I poszukiwano tak długo, aż w końcu znaleziono człowieka. Okazał się to syn tego mężczyzny, który wtedy jechał samochodem. I lekarze byli ucieszeni, wszyscy gratulowali sobie, wreszcie będzie lekarstwo dla wszystkich ludzi na całym świecie. No i wtedy przyszli z takim dokumentem do tych rodziców, do tego ojca i matki, żeby się podpisali, że zgadzają się na pobranie krwi. Oni tak popatrzyli, ale zauważyli, że to dziecko nie przeżyje, że będzie musiało umrzeć, oddając całą krew. I wtedy odpowiedzieli lekarze, ale to będzie ratunek dla całej ludzkości. Jeżeli nie uratujemy ludzkości, to wszyscy umrzemy. No i się rodzice zgodzili. Z bólem serca, z płaczem podpisali to. I rzeczywiście znalazło się lekarstwo. Ludzie zostali uratowani. Był czas pogrzebu. Na pogrzeb przyszli i bliscy, i znajomi, przyjaciele. Ale niektórzy przyszli tak pro forma.
bo tak trzeba, bo tak wypada, bez żadnej wdzięczności. A większość obok cmentarza sobie przechodziła w jedną i drugą stronę, obojętnie, tak jakby się nic nie stało. I wtedy ojciec tego dziecka zaczął krzyczeć: ludzie, czy wam to nie obojętne, że mój syn umarł? Ludzie! A może tak właśnie dzisiaj Bóg Ojciec chciałby powiedzieć do tych, którzy tak obojętnie przechodzą i nie przychodzą na msze święte. Czy wam to nie jest obojętne? Zadajmy sobie to pytanie, patrząc na to, co dzieje się też i w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, kiedy tak łatwo przechodzimy obok obojętni Najświętszego Sakramentu.